Tego tematu. Jest to oświadczenie Komisji na temat niedyskryminacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie. Przekazuję teraz głos w imieniu Komisji Europejskiej komisarzowi Kallasowi. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Komisja w pełni uznaje to, że każda jednostka, każdy człowiek musi mieć prawo dostępu do opieki zdrowotnej o wysokiej jakości. Mimo prac już wykonanych i wyników osiągniętych w tej dziedzinie, problem nierówności i dyskryminacji niestety ciągle się w Europie utrzymuje. Dlatego trzeba kontynuować nasze wysiłki na rzecz wyeliminowania wszelkich form nierówności i dyskryminacji, łącznie z dyskryminacją z uwagi na orientację seksualną, płeć. Musimy też aktywnie promować równość pomiędzy mężczyznami i kobietami. Naszym celem jest przyczynienie się do zdrowszej i bardziej sprawiedliwej Europy. Dlatego Komisja organizowała już w październiku w tej sprawie konferencję i zwoła kolejną w marcu tego roku. Opieka zdrowotna musi być dostępna dla wszystkich, dla każdego, niezależnie od płci, wieku, rasy, orientacji seksualnej, chorób, statusu społecznego, edukacji czy kraju zamieszkania. Opieka zdrowotna, wolna od wszelkich przesądów, uprzedzeń, dyskryminacji i z pełnym poszanowaniem wszystkich światopoglądów, oznacza zaangażowanie się na ten cel całego społeczeństwa. Edukacji, wymiaru sprawiedliwości, spraw socjalnych, wszystkich tych obszarów, które odpowiadają za tworzenie naszego modelu społeczeństwa. Oczywiście zdrowie seksualne i reprodukcyjne jest częścią zdrowia, statusu zdrowotnego naszej populacji i dlatego należy je rozważać w kontekście sprawiedliwości, równości i niedyskryminacji zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Musimy działać lepiej. Na przykład jest nie do przyjęcia, że nawet jeśli problem ten jest stosunkowo niski w Unii Europejskiej, to ciągle istnieje. Mówię o problemie śmiertelności matek. W niektórych grupach społecznych jest jednak dużo wyższy niż przeciętne. Jest też nie do przyjęcia, że nadal okalecza się kobiety w Unii Europejskiej poprzez okaleczenie organów płciowych. Jest także nie do przyjęcia, że ciągle istnieją formy przemocy, które się uzasadnia poprzez tradycje, zwyczaje, prywatność, religię czy honor. Mają one wielki wpływ na zdrowie kobiet. Na zakończenie powiem, że Komisja Europejska jest największym przeciwnikiem, najbardziej zagorzałym przeciwnikiem nierówności i dyskryminacji we wszystkich jej przejawach. Szanujemy oczywiście krajowe kompetencje krajów członkowskich, ale będziemy aktywnie wspierać rządy na rzecz poprawy systemów opieki zdrowotnej, aby mogły one sprostać potrzebom obywateli i przede wszystkim, by działały w sposób sprawiedliwy i bez dyskryminacji. Dziękuję bardzo. Teraz zmieniam grup politycznych. Pani Bauer, 2 minuty. Thank you. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o artykuł 168 Traktatu Lizbońskiego, to EPL jest przekonany, że kwestie zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego to są kwestie, które leżą w gestii państw członkowskich. Mamy różne tradycje, różne sytuacje, różne prawodawstwa w państwach członkowskich, co sprawia, że mamy podziały opinii publicznej w Unii Europejskiej, tak samo dzieli naszą Izbę. Widzieliśmy to, kiedy parlament odrzucił sprawozdanie tzw. Estrela. My nie możemy narzucać czy też zalecać rozwiązań, które są absolutnie nie do przyjęcia w różnych państwach członkowskich w kwestiach tak wrażliwych. Natomiast to, co możemy i powinniśmy zrobić, powinniśmy popierać opiekę zdrowotną dla osób w ciąży, czy też matek, a to dlatego, że nadal mamy wysoki poziom śmiertelności matek w niektórych państwach członkowskich. O tym wszak wspomniał pan komisarz.
Z drugiej strony dane statystyczne pokazują, że mamy 15% par, które są niepłodne. Dlatego też komisja powinna zapewnić tej wymianę najlepszych praktyk. To, co możemy i powinniśmy robić, to jest działać zgodnie z zasadą niedyskryminacji, która jest wszak jedną z wartości Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dostęp do usług zdrowotnych. To, co możemy i powinniśmy zrobić, to jest wzmocnić nasze wysiłki, jeżeli chodzi o ograniczanie przemocy w stosunku do kobiet i dzieci. Nie tylko dlatego, że to często doprowadza do pogorszenia ich zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, ale także dlatego, że to po prostu narusza godność ludzką. To, co możemy i powinniśmy robić, to wzmocnić walkę z okaleczaniem organów płciowych. To jest także specyficzny sposób przemocy, który pojawia się w Unii Europejskiej, który teraz jest ukryty i niekarany. Istnieje możliwość lepszego wdrażania prawa, a to dlatego, że wiele przemocy w stosunku kobiet i dzieci to jest nadal przemoc, która jest bezkarna, a potem stygmatyzuje się ofiary. Chciałabym teraz przywitać wszystkich naszych gości, w szczególności kobiet, które odpowiedzialne są za planning rodzinny. Teraz pani Garcia Perez. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Niektórzy nie chcieli w ogóle, żeby ta debata dzisiaj została zorganizowana. Niektórzy pytali, czy Unia Europejska w ogóle ma kompetencje pozwalające jej mówić na ten bardzo istotny temat, czyli kwestie wolności oraz godności wyboru kobiet. Europa nie może pozostać obojętna tym tematom. Kiedy rząd obecny hiszpański stara się ograniczyć prawa kobiet, jeżeli chodzi o walkę o godność i prawo wyboru, w Hiszpanii nie okazuje się często, że nie trzeba zmieniać prawa. Wystarczy poddać się próbie narzucania pewnej wersji moralności na kobiety. To robi rząd. Mam wrażenie, że obecnie według prawa przecież nikt nie zmusza nikogo do wyboru, jakim jest aborcja, ale po prostu chodzi o zagwarantowanie prawa wyboru, o przyjęciu ciąży. Myślę, że jeżeli chcemy ochronić życie nienarodzone, myślę, że powinniśmy skoncentrować się na tym, aby kobiety miały wybór, czy chcą mieć dzieci, szczególnie jeżeli żyją w rodzinach z trudną sytuacją społeczną. W przeciwnym razie będzie to prawo dyskryminujące, dlatego że kobiety, które mają spore zasoby ekonomiczne, będą w stanie podróżować do innych krajów w Unii Europejskiej, natomiast te, które mają ograniczone zasoby finansowe, będą musiały poddawać się nielegalnym aborcjom. W wyniku tego kobiety w Europie będą miały tak naprawdę mniej praw niż ich poprzedniczki, niż poprzednie pokolenia. Dziękuję bardzo. Przekazuję teraz głos pani Intveld. Pan Cashman? Tak, to bardzo ważna sprawa, bo nie działa zegarek zgodnie z pani. Z pani stoperem, jest bardzo trudno jest ocenić. Pani przewodnicząca, rzeczywiście był mały problem z naszym stoperem. Teraz pani Intveld, bardzo proszę, 2 minuty. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Po pierwsze, chciałabym powiedzieć, że popieram hiszpańskie kobiety, które są obywatelkami Unii Europejskiej i które mają prawo od takiego samego traktowania. Jeżeli chodzi o kwestię subsydiarności, to wydaje mi się, że APL ma podejście troszeczkę hipokrytyczne i ma stosuje tutaj podwójne standardy. Nasza Izba przyjmuje wiele rezolucji na temat wielu tematów, gdzie nie mamy żadnych kompetencji. Pamiętam sprawozdawcę APL-u, który przygotował sprawozdanie na temat prawa zwierząt cyrkowych, więc nie możemy mówić o prawach kobiet hiszpańskich, a możemy mówić o prawach zwierząt cyrkowych. W związku z czym EPL popiera tutaj sojusz na rzecz rodziny. Czyli mówimy tutaj o rodzinach, które rozumiemy w sposób tradycyjny, konserwatywny. Czy to jest w takim razie kompetencja Unii Europejskiej? Są podwójne standardy, mi się to nie podoba. Tak jak powiedział pan komisarz, kwestia zdrowia seksualnego obywatelskiego to jest kwestia naszego systemu zdrowia. Mamy strategię Unii Europejskiej na rzecz służby zdrowia, a nie mówimy o zdrowiu seksualnym. Dlaczego możemy mówić o Alzheimerze, możemy mówić o
przyszłości możemy mówić o raku, a nie możemy mówić o kwestiach, które są dla nas tak ważne. Teraz, jeżeli chodzi o rząd hiszpański, zastanawiam się, czy to jest naprawdę najważniejszy problem dla rządu hiszpańskiego w dniu dzisiejszym, czy nie ma nic lepszego do roboty, czy to prawda, że Hiszpanki masywnie korzystały z aborcji dlatego, że było to legalne. Przecież wiemy, że w krajach, gdzie aborcja jest legalna, poziom osób, znaczy liczba osób, które korzystają z aborcji jest niższa. Jeżeli uważamy, że kobiety mogą podjąć taką decyzję, czy mogą podejmować, że chcą mieć dzieci, czy też nie, czy to je chować, czy nie. Jeżeli uważamy, że kobiety mogą podejmować decyzje na temat tego, jak możemy zarządzać Niemcami, czy też Międzynarodowym Funduszem Walutowym, to chyba mają prawo podejmować decyzje na temat własnego ciała. Dziękuję bardzo, pani Intveld. Pan Romeva, bardzo proszę, po 3 minuty. Panie komisarzu, jesteśmy ante un tema de derechos fundamentales. La contrarreforma de ley de los derechos. Pani przewodnicząca, mówimy tutaj o kwestii praw podstawowych i proponowana reforma w Hiszpanii zmierza do pogwałcenia wszelkich praw kobiet w zakresie zdrowia reproduktywnego i seksualnego. To są siły reakcyjne, siły konserwatywne, siły macho, które naruszają prawa człowieka. Hiszpania oczywiście podpisała wiele porozumień międzynarodowych i także zobowiązała się do wprowadzenia europejskich przepisów w sprawie zdrowia reprodukcyjnego. Teraz będziemy skazani na tych, na wrzucenie do jednego worka z tymi, którzy naruszają prawa człowieka, ponieważ kobiety są postrzegane absolutnie przedmiotowo, jako przedmiot, który nie ma żadnych praw i których obawy i wnioski można odrzucić bez żadnej możliwości rozpatrzenia. Kobiety będą w związku z tym korzystać z nielegalnych metod i ryzykować własnym życiem i zdrowiem. To jest prawo anachroniczne i całkowicie nie mające miejsca w naszych czasach i dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ta ustawa nie została uchwalona. Dziękuję bardzo i teraz oddaję głos panu Legutko. 1,5 minuty. Thank you. After this dziękuję bardzo. Po tym odrzucającym dokumencie, raporcie pani Estreli, który został odrzucony, widzę, że lewica przystępuje do kolejnej ofensywy ideologicznej. Kwestia praw reprodukcyjnych, koncepcja praw reprodukcyjnych to jest tylko i wyłącznie projekt ideologiczny, który promuje dziwne praktyki. To lewica już robiła w przeszłości i to jest dokładnie to, co powtarza obecnie. To, co szczególnie nas niepokoi, konsekwencje tak zwanych praw reprodukcyjnych stanowią tak naprawdę właściwie masowe naruszanie sumienia ludzkiego. Klauzula sumienia została tym samym zawieszona, wyeliminowana albo drastycznie ograniczona. Lekarze, księża, nauczyciele, prawnicy, zwyczajni obywatele są zmuszeni do podejmowania moralnie złych wyborów. To wszystko jest niepokojące, nie do zaakceptowania. Jeżeli to jest kierunek, w którym Unia Europejska się zmierza, obawiam się, że stoimy tak naprawdę na progu ciemnego wieku. Dziękuję bardzo, panie Legutko. Błękitna karta pani Estreli. Czy akceptuje pan kartę? Bardzo proszę, pani Estrela. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałabym zapytać naszego kolegę, czy przeczytał moje sprawozdanie. Ponieważ wydaje mi się, że mimo wszystko nie powtórzył pan tego, co w nim zostało zawarte. Czy nie uważa pan, że nadszedł czas, żeby poszanować prawa kobiet? Pan Legutko, czy zechce pan odpowiedzieć? Yes, I have read the report. Tak, czytałem sprawozdanie. I tak, powtarzam, dla mnie jest to odrzucający dokument. Dziękuję bardzo, zamykam tę część debaty i teraz pan Gustafsson. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Prawa
seksualne i reprodukcyjne są prawa podstawowe, to jest część praw człowieka, to jest prawo do poszanowania własnego ciała. Potrzebujemy prowadzić edukację seksualną, musimy zapewnić tutaj rzeczywistą wiedzę, musimy zniszczyć strukturę patriarchalną, która chce kontrolować seksualność kobiet i która chce kontrolować prawo kobiet do aborcji, do tego, aby były właścicielkami własnego ciała. Co robi rząd w Hiszpanii? Rząd w Hiszpanii tak naprawdę idzie do tyłu. Nikt o tym nie mówi. Czy to jest problem subsydiarności? Oczywiście Hiszpanie mogą podejmować decyzję, jaką chcą. Nie na tym polega problem. Ale ja jako polityk muszę powiedzieć, że kiedy narusza się prawa człowieka, no to o tym trzeba mówić głośno. To się może zdarzyć w Hiszpanii, to się może zdarzyć w Szwecji, czy gdziekolwiek indziej na świecie. Ja nie mogę na to nie zareagować. Trzeba walczyć o prawa Hiszpanek, prawa do tego, aby podejmowały decyzje o własnym ciele. To jest kwestia ważna, symboliczna dla wszystkich kobiet na Ziemi. Wydaje mi się, że to jest wyraz mojej solidarności, więc ja teraz chciałbym się wykazać solidarnie w stosunku do kobiet Hiszpanii. Dziękuję bardzo. Teraz pan Paksas. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, nie tak dawno temu, 10 grudnia ubiegłego roku, parlament zagłosował nad sprawozdaniem pani poseł Estrela. W imieniu grupy EFD ja przedłożyłem inny projekt. Stwierdzałem w nim, że prawo rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, także religijnym, obejmuje prawo do odmówienia jakiegokolwiek wtrącania się kogokolwiek wychowania swoich dzieci. Byłem wówczas zachwycony, że parlament odrzucił sprawozdanie Estrela i że większość obywateli udzieliła wsparcia innej wersji rezolucji. Niezależnie od tego, że ta rezolucja została odrzucona, dziś próbuje się przeforsować taką upiększoną wersję tego dokumentu pod płaszczykiem oświadczenia Komisji przeciwko dyskryminacji praw o zdrowiu reprodukcyjnym i seksualnym. Bardzo proszę o poszanowanie stanowiska parlamentu. Błękitna karta od pani Intveld. Czy zgadza się pan na to? Pani Intveld, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałabym zrozumieć. Pan Paksas powiedział, że prawa rodziców do tego, aby wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, to że te prawa są ograniczone. Ja naprawdę chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób ograniczamy tutaj prawa rodzicom poprzez to, że dajemy prawo wyboru kobietom. Nikt nie musi mieć aborcji. Nikt nie musi korzystać z metod planowania rodziny. W jaki sposób ograniczamy tutaj prawa rodziców, kiedy zapewniamy większy poziom wolności dla kobiet? Pani Paksas, na koniec, ja się cieszę, że pochodzę z kraju, gdzie aborcja jest legalna i bezpieczna i ludzie tacy jak pan nie decydują o moim życiu i o moim ciele. Pan Paksas. Cieszę się bardzo, że pochodzi pani poseł z kraju, z którego jest pani dumna. Ja wypowiadałem się już wcześniej, 10 grudnia, i mogę się wypowiedzieć dokładnie tak samo, znów przeciwko sprawozdaniu Estrela. Przeciwko instytucjom państwowym, które mają się wtrącać w wychowanie dzieci. Pan Stadler, 1 minuta. Madame Sinclair, motion d'ordre? Pani Sinclair, wniosek formalny? Yes. Vous avez une motion d'ordre? Dites-nous. Bardzo proszę. Thank you, Madam President. Dziękuję. Chodzi o kwestie proceduralne. Przewodniczący Schulz i konferencja przewodniczących powiedziała jasno, że jeżeli ktoś jest na liście mówców, nie można podnosić błękitnej karty. Pani Intveld była na liście mówców, a dostała błękitną kartę. Czy może pani to wytłumaczyć? Z
Wydaje mi się, że to jest interpretacja, ale nie jest to zasada. Pani Imbes miała prawo do błękitnej karty. Pan Stadler, bardzo proszę, jeżeli pani ma ochotę, to może pani także prosić o błękitną kartę. Pani przewodnicząca, to ja też zapewne skorzystam z tej możliwości błękitnej karty. Pani Imbes zarzuciła nam dwulicowość. No ale co to jest za dwulicowość, kiedy dzieje się to, co się dzieje w Hiszpanii? Czy to jest dwulicowość? Zwalczanie biedy w Hiszpanii ma być nagle powodem do aborcji? Czy to jest właściwe postrzeganie sytuacji? Co to jest za dwulicowość, kiedy tu mamy debatę z komisją, ale już dwa razy poniósł porażkę sprawozdania Estrelli? Ja tego nie uważam za dwulicowość. Nie należy zarzucać Estrelli dwulicowości w tej sprawie. My po prostu walczymy o prawo do ochrony życia. To jest prawo podstawowe, najbardziej podstawowe z praw podstawowych. Trzeba bronić tych, zwłaszcza którzy nie mogą bronić się sami, tych, którzy są jeszcze nienarodzeni. To jest najważniejsze. Dziękuję bardzo. I kolejna mówczyni, pani Morin Chartier. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałabym na początek podziękować panu komisarzowi, który, myślę, bardzo właściwie nakierował tę debatę, pomimo tego, że później od tego odeszliśmy w debacie naszej. Kwestie zdrowia to są kwestie podstawowe, które powinny oznaczać dostęp dla wszystkich. Europa powinna brzmieć takimi postulatami, czyli kwestie zdrowia powinny być podniesione wysoko, tylko przy odpowiednim zachowaniu i standardach zachowania, ale powinniśmy się przede wszystkim skoncentrować na walce z umieralnością, ze śmiertelnością przy porodzie matek oraz nowonarodzonych. Wyobraźmy sobie taki obraz. Z jednej strony mamy zło, a z drugiej strony dobro, przedstawiane jako dwa ekstrema. Wydaje mi się, że tutaj nie powinniśmy na to pozwolić. Mamy z jednej strony, na przykład we Francji, specjalne prawo, prawo zasłaniania twarzy, które gwarantuje z jednej strony umożliwia kobietom odpowiednią ochronę. Z drugiej strony zaskakuje mnie to, że 30 lat po wprowadzeniu tak zwanego loi Veil doprowadzamy do takiego zachowania, do takiego poróżnienia, podczas gdy mamy tekst, który jest wyważony, który mógłby być podstawą konsensusu, czego bym sobie życzyła, pani przewodnicząca. Dziękuję. Pan Vandale, zdaje się, ma wniosek formalny, mówi przewodnicząca. Tak, pani przewodnicząca, rzeczywiście mam wniosek formalny. Chciałabym zaapelować do pani, pani przewodnicząca, o poszanowanie zasad, które powinny rządzić tą Izbą. Myślę, że nie powinniśmy pozwolić na wystawianie tych wszystkich plakatów, które tutaj widzę, szczególnie po tej stronie sali plenarnej. Czy mogłaby pani, pani przewodnicząca, zaapelować o przywrócenie zasad zwyczajowych, które tutaj panują i poprosić o zniesienie tych plakatów. Pani przewodnicząca, one nie zakłócają debaty. Bardzo proszę, abyśmy kontynuowali w sposób pokojowy, tak jak rozpoczęliśmy. Pani Gurmai, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję za panu komisarzowi za jego wypowiedź. Kwestie praw reprodukcyjnych, seksualnych są bardzo istotne. Myślę, że powinniśmy zagwarantować równy dostęp dla wszystkich, jeżeli chodzi o te prawa w całej Unii Europejskiej, paneuropejskie podejście. Nie możemy zaakceptować faktu, że niektóre kobiety korzystają ze statusu społecznego w Europie XXI wieku i że wkrótce może się okazać, że nie będą miały wyboru, jeżeli chodzi o prawa reprodukcyjne i seksualne, w tym prawo do aborcji, jak w Hiszpanii. Apeluję więc, aby Komisja Europejska obroniła te prawa, aby zagwarantowała wolny wybór wszystkim kobietom, jeżeli chodzi o kształcenie, oświatę, wsparcie, antykoncepcję, pigułkę dzień po i inne rozwiązania. Te rozwiązania powinny być zagwarantowane wszystkim kobietom i mężczyznom.
Wydaje mi się, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie zdrowotna. To jest kwestia, która zahacza również o kwestię niezależności ekonomicznej. Więc nie mówi się tylko nie aborcji, mówi się tym samym nie prawom kobiet i tak naprawdę jest to krok wstecz o 30 lat. Dlatego powtarzam, moje ciało jest moim prawem. Dziękuję pani Górmaj. Teraz pani Bilbao Barandika, minuta 30. Dziękuję pani przewodnicząca. Zdrowie seksualne i reprodukcyjne to jest prawo podstawowe, które jest częścią modelu społecznego europejskiego. Mówimy tutaj o prawie do zdrowia, mówimy o demokracji. Nie możemy powrócić do epoki, gdzie przekonania religijne części społeczeństwa były narzucane innym częściom społeczeństwa. Rząd hiszpański naruszył prawo podstawowe, między innymi prawo do tego, aby decydować, kiedy chcemy zostać matką. Traktuje się kobietę jak osobę tak naprawdę niedojrzałą w pewnym sensie. Kobiety biedne będą musiały korzystać z niebezpiecznych, nielegalnych aborcji. I mówimy tutaj tak naprawdę o tylko kampanii wyborczej partii hiszpańskiej. W związku z czym wydaje mi się, że powinniśmy zaapelować do instytucji europejskiej, abyśmy mieli normy, wspólne normy, które zapewniłyby wszystkim kobietom w Europie możliwość korzystania z prawa do zdrowia w kwestiach przecież intymnych, ale także kluczowych, takich jak zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Czy zgadza się pani na niebieską kartę pana, błękitną kartę pana Vidal Quadrasa? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani Bilbao, zabieram głos, ale nie chcę się z panią sprzeczać. Wręcz przeciwnie, mogę się podpisać pod tym, co pani powiedziała. Natomiast chciałbym się wyjaśnić. Chciałbym się wiedzieć, jaka jest pani opinia w przypadku dwóch kwestii. Czy uważa pani, że powinniśmy przyjąć przepisy, które powinny chronić z jednej strony prawa kobiet w ciąży oraz powinniśmy także chronić prawa dzieci jeszcze nienarodzonych? I po drugie, czy uważa pani, że rządy europejskie powinny promować w sposób bardziej aktywny politykę edukacyjną czy też sanitarną, aby doprowadzić do tego, że kobiety w ciąży, które znajdują się w sytuacji trudnej i które chciałyby zakończyć swoją ciążę, mogłyby to zrobić? Pani Bilbao, bardzo proszę. Dziękuję panu bardzo za pytanie. Tak jak już powiedziałam w mojej propozycji, my uważamy, że my kobiety powinniśmy mieć wolność podejmowania wyboru, wolność tego, kiedy chcemy mieć dzieci. I po drugie, powiedziałam, że rozumiem, że Europa powinna mieć ustawodawstwo jasne, abyśmy chronili wolności kobiet. A to dlatego, że wolność kobiet oznacza, że mamy także lepszą ochronę dzieci. I wszystkie osoby, które znajdują się w sytuacji trudnej, gospodarczo, mówimy o tym, że w przypadku tych osób musimy prowadzić właściwe działanie, aby wszyscy mogli podejmować decyzje o własnej przyszłości. I chronię tutaj wolności kobiet, nie chronię działań, które proponuje rząd hiszpański poprzez to prawo, które tak naprawdę jest prawem, które jest wraca do czasów przeszłych. Teraz pan Elizabeth Beda Fernandez. Pani przewodnicząca, drodzy koledzy, koleżanki, panie komisarzu, chciałbym podziękować komisji za to, że przywróciła ten temat, że powróciła do tego tematu. To jest temat trudny. Mówimy tutaj o kwestii praw podstawowych, prawo kobiet do decydowania o tym, w jaki sposób i kiedy chcą zajść w ciążę. Jest to prawo, którego powinna bronić komisja. I wydaje mi się, że ta debata, która dzisiaj się tutaj odbywa, jest szczególnie ważna w kontekście tego, że Hiszpania
planuje wprowadzić zmianę tego prawa, to będzie krok wstecz, jeżeli chodzi o prawa kobiet i jeżeli chodzi o kwestię równouprawnienia płci. Nie będzie realnego równouprawnienia płci, jeżeli nie będzie prawa decydowania o macierzyństwie. Prawo do podjęcia decyzji przez kobiety jest kluczowe. Te same prawa powinny być gwarantowane dla wszystkich kobiet w całej Europie. Dziękuję, mówi przewodnicząca. I teraz pan Van Dalen. Bardzo proszę, jedna minuta. Pani przewodnicząca, jeżeli chodzi o kwestie formalne, powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, kiedy wypowiadałem się przy wcześniejszym wniosku formalnym. Chodzi o to, że te plakaty, które widzę na sali plenarnej, powinny zostać schowane. Mam nadzieję, że pani przekaże te informacje i ten wniosek konferencji szefów grup, abyśmy zbudowali jednak, stworzyli wspólną zasadę dla tego typu sytuacji. Bardzo proszę, aby pani to przekazała dalej. I jeszcze raz proszę o to, żeby schować te plakaty. Mówi się o tym, że powinniśmy chronić życie przed narodzeniem i po narodzeniu. Mam świadomość tego, że kwestie dotyczące ciąży oraz macierzyństwa są bardzo skomplikowane i oczywiście zawsze rodzina powinna mieć do swojej dyspozycji profesjonalną pomoc w tym obszarze. Mamy jednak, pamiętamy o sprawozdaniu Estrela, większość w tej Izbie powiedziała, że to nie jest temat leżący w kompetencji Unii Europejskiej, że to jest temat leżący w kompetencji krajów członkowskich. Chciałbym, aby posłowie hiszpańscy wykazali się wielką mądrością, podejmując swoją decyzję. Myślę, że świętość życia powinna być ochroniona. Dziękuję bardzo. I błękitna karta. Akceptuje pan? Dziękuję. Drogi kolego, widzę, że pan się bardzo martwi tego typu słowami na plakatach. A co z tą flagą, która za panem? Dziękuję. Dziękuję pan Van Dalen. Jeszcze chwileczkę, ponieważ jeszcze mamy jedną błękitną kartę do pana. Pani Jimenez, bardzo proszę, oddaję pani głos. Pani przewodnicząca, cóż, ja szczerze nie rozumiem, jak to wygląda z tą zasadą dotyczącą kart błękitnych, ponieważ mi się wydawało, że osoba, która jest na liście mówców, nie może korzystać z procedury błękitnej karty. Ale to oczywiście pani decyzja. Ja zapomniałam, kto to był, ale jedna z osób podnosiła błękitną kartę, żeby zadać pytanie do ostatniego mówcy. Pani przewodnicząca, jeżeli chodzi o kwestie porządkowe, najpierw pan Van Dalen niech może odpowie na to, co zostało powiedziane. Oddaję panu głos. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. I dziękuję również panu z Zielonych, panu posłowi z Zielonych za zadanie tego pytania. Oczywiście to nie jest dosłownie jasne, jaki ma być status flag na sali. Ma pan rację, więc może te kwestie powinny być rozwiązane na szczeblu szefów grup, ponieważ to nieważne, czy to jest plakat, czy to jest flaga. Ale dziękuję bardzo posłowi z Zielonych za wsparcie, które pan tym samym wyraził. I rzeczywiście powinniśmy tym tematem się zająć na konferencji przewodniczących, bo to jest sytuacja bardzo niejasna i systematycznego podejścia nam brakuje, więc dziękuję panu z Zielonych za poparcie. Dziękuję bardzo panu Van Dalen, mówi pani przewodnicząca. I czy teraz chwileczkę. Pani jeszcze chciałaby, pan może odpowie najpierw na pytanie, które tutaj padło. Bardzo proszę. I mój korta. Ja postaram się naprawdę króciutko. Chciałabym może uzyskać odpowiedź na następujące pytanie. Jak pan postrzega prawo do życia? Bardzo proszę o odpowiedź. Cóż, prawo do życia to jest prawo podstawowe każdego człowieka. I wydaje mi się, że jest to prawo podstawowe, które powinno być uszanowane z ogromną uwagą. Państwo znają moje stanowisko polityczne, więc myślę, że pani je znała, zanim nawet zadała to pytanie. Dziękuję bardzo, wniosek formalny, ale jeszcze chciałabym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ktoś, kto już zabierał głos, może podnieść błękitną kartę, ale proszę trzymać się czasu wypowiedzi, ponieważ mamy dosyć napięty program. Oddaję mimo wszystko głos, bo było to wniosek. Bardzo proszę. Frau Präsidentin, der Kollege Romeva hat gesagt, pan Romeva i Rueda
powiedział, że to, co tutaj ma na tych plakatach, spotyka się z zarzutami. Nie jest wszystko jedno, może mieć nawet 20, ale ja jestem zbulwersowany tym, że moja flaga została postawiona na równi z tymi plakatami. To jest symbol państwa, to jest zupełnie coś innego. Nie można tego zrównać. Dziękuję bardzo. Zapisujemy to teraz pan Meyer. Minuta 30. Bardzo proszę i proszę o spokój. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ultrafundamentalne stanowisko katolików w Hiszpanii doprowadziło do tego, że prawo cofnęło się, że zrobiono krok wstecz w sprawie praw kobiet, krok wstecz sięgający 30 lat. To jest patriarchalny system ultrakatolicki, fundamentalistyczny, który niestety pojawia się też w tym parlamencie. Pan poseł Legutko powiedział, że sprawozdanie pani Estrela jest czymś, co budzi jego wstręt. To jest tak, jakby nazwać ludzi prawicowych faszystami. To jest krok wstecz, jest wiele przejawów tej wsteczności. Ja bardzo proszę, żeby wypowiadać się przeciwko takiemu użyciu takiego języka. Myślę, że powinniśmy zyskać więcej podpisów pod tym, by bronić odpowiedniego stanowiska, a już na pewno odpowiedniego języka i bronić też praw podstawowych, reprodukcyjnych, seksualnych kobiet. To jest prawo do wyboru kobiet. To jest flaga, tak, to jest flaga, to co ja tu trzymam, my w to wierzymy. Dziękuję bardzo, pan poseł Cymański. Pan poseł Cymański na minutę. Nie ma jednej szali i nie ma jednej strony tego medalu. Nie ma jednej wartości prawa kobiet. Jest również druga wartość. Wartość życia poczętego, wartość życia nienarodzonego i musimy o tej sprawie mówić spokojnie, bo mówimy o sprawie najważniejszej. Każdy z nas tu siedzących był kiedyś zygotą, embrionem. To podstawowa prawda. Nie możemy krzyczeć i nie możemy tej Izby wystawiać na ośmieszenie przez konfrontację i agresję. A musimy szanować zasadę, że te sprawy są regulowane w państwach członkowskich. Może być ktoś dumny, że jest w kraju, gdzie jest aborcja na życzenie. Ja jestem Polakiem, jestem dumny, że życie ludzkie w Polsce jest chronione prawem. Trybunał Konstytucyjny tak orzekł. Uszanujmy odmienność. Europa jest jedna, ale każde państwo w tej kwestii samo rozstrzyga i stanowi o prawie. Wniosek o kartę błękitną, ale naprawdę musimy iść szybciej z tym programem, ale oddaję bardzo, proszę bardzo, głos pani Sinclair. Dziękuję pani przewodnicząca. Od czasów sprawozdania Estreli tutaj otrzymałem więcej pism w tej sprawie niż w jakiejkolwiek innej sprawie z mojego okręgu wyborczego. Oczywiście dlatego, że jest to obszar, który dotyczy życia każdego człowieka i społeczeństwa. Jest to również obszar, gdzie niektóre grupy mogą znajdować się w trudnej sytuacji, szczególnie w krajach rozwijających się, w trudnej sytuacji ekonomicznej albo słabo wykształceni, z małym dostępem do oświaty. Tam często kobiety są traktowane nierówno, traktowane jako własność. W pracy w komisji FEM doświadczyłam takich sytuacji. To oznacza, że kwestie takie jak dostęp do antykoncepcji, aborcji są tematami bardzo istotnymi. Zaskoczyło mnie również to, że wiele krajów członkowskich Unii Europejskiej również zachowuje się w nieodpowiedni sposób w tym obszarze. Mam wrażenie, że ta debata powinna zaangażować się również społeczeństwo, a nie tylko polityków, o rodziców, nauczycieli, lekarzy, aby również wziąć pod uwagę kwestię roli Kościoła, który nie powinien być postrzegany jako wróg. Wydaje mi się, że to, co się robi w tej sytuacji, nie jest właściwe. To jest temat, który należy do kompetencji kraju członkowskiego. Dziękuję pani Estrela. Półtorej minuty. Przepraszam, pani Jimenez, poprawia się przewodnicząca. Półtorej minuty. Si.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. No cóż, muszę przyznać, że jestem nieco zaskoczona tonem niektórych wypowiedzi. Wydaje mi się, że nasze głosowanie w grudniu pokazało w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości, że polityka w sprawie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego jest kompetencją krajów członkowskich i to w parlamentach krajowych należy nad tym debatować. Właśnie dlatego powinniśmy nasze wysiłki tam zaangażować. Nie robić tego tutaj. To jest być może coś, co wynika z faktu, że ci, którzy chcą tej debaty, boją się, że nie mogą wygrać jej u siebie w domu i dlatego przenoszą ją tutaj. Wyborcy z Hiszpanii wybrali swoich parlamentarzystów i zgodnie z ich prawem wyboru teraz dokonywane są zmiany w ustawodawstwie. My bronimy wartości takich jak wartość życia i chyba nikt nie może nas oskarżać o to, że staramy się ograniczyć prawa kobiet. Staramy się pogodzić prawo do życia i prawo wyboru kobiet. One nie są nie do pogodzenia. My staramy się wyważyć pomiędzy tymi dwoma prawami. W niektórych częściach Europy zawsze będą ludzie, którzy będą przeciwni takim inicjatywom i dlatego ja popieram stanowisko Komisji Europejskiej. Za każdym razem, kiedy zabieram głos, praktycznie mówię o prawach kobiet. Jestem kobietą, ale nie słyszałam nikogo po drugiej stronie, by powiedział choćby jedno słowo na temat praw dzieci nienarodzonych. Powinniśmy też mówić o tym. Dziękuję bardzo pani Estrela. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Wydaje mi się, że prezentacje prawicy europejskiej sprawiły, że nie udało nam się przegłosować mojego sprawozdania. Natomiast sprawozdanie Estrela nie zostało nigdy przegłosowane, więc nigdy nie zostało odrzucone. Co więcej, w odróżnieniu od tego, co państwo powiedzieli, nie zostało tak naprawdę zrozumiane, jak wygląda stanowisko Parlamentu Europejskiego. Bo jestem przekonana, że gdyby nie było błędu tłumaczeniu na język francuski i niemiecki, to prawdopodobnie moje sprawozdanie zostałoby przegłosowane i przyjęte. A teraz co się dzieje w Hiszpanii? Widzimy, że wprowadzono prawo na temat aborcji. Ja powiem szczerze, że ja jestem solidarna, jeżeli chodzi o nasze koleżanki z Hiszpanii. Zdrowie seksualne i produkcyjne to nie jest kwestia tradycji czy też kultury. To jest prawo podstawowe. To jest kwestia związana z wolnością, z godnością, ze szacunkiem dla kobiet. Portugalia to jedna z ostatnich państw w zachodzie Europy, która doprowadziła do legalizacji aborcji w roku 2007. Przed rokiem 2007 bogate Portugalki jeździły do Hiszpanii, aby tam mieć aborcję w sposób bezpieczny, a te uboższe korzystały z aborcji nielegalnych. Jeżeli ta zmiana, którą wprowadził rząd hiszpański, zostanie przyjęta, to Hiszpanki będą przyjeżdżały do Portugalii, aby mieć bezpieczną aborcję. Przewodnicząca przerwa. Pani Cornelis, jest niebieska karta, ale jeszcze 12 osób mamy na liście, 12 na liście zgłoszeń z sali, a więc muszę teraz udzielić pani głosu pani Cornelissen, która była zapisana do debaty, tak jak państwo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Miałam 6 lat, gdy po raz pierwszy uczestniczyłam w demonstracji na rzecz praw wyboru. Moja matka i jej pokolenie walczyły o autonomię, autonomiczną władzę nad własnym ciałem. Byliśmy przekonani, że te prawa, które zwyciężyliśmy, które wygraliśmy, będą bezpieczne dla nas, dla mnie i dla moich córek. I że będziemy mogli mówić o kolejnych krokach, takich jak równoprawne rodzicielstwo, czy też
inne obszary praw kobiet. Jest to ogromnie przygnębiające, że tak wcale nie jest. Hiszpański plan bardziej restrykcyjnego prawa aborcyjnego to zła wiadomość nie tylko dla kobiet w Hiszpanii, ale dla tych, którzy walczą o prawa kobiet na całym świecie. To znaczy, że te prawa nigdy nie będą prawami rzeczywiście nabytymi. Będziemy musieli zawsze o to walczyć. Zawsze. Dobrze, gdybyśmy nie musieli, ale jeśli trzeba, walczyć będziemy. Chciałabym zapewnić moich kolegów, moje koleżanki z Hiszpanii, że nie są sami, że mają pełne poparcie wszystkich sił progresywnych i ruchów kobiecych. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by zagwarantować, że wszystkie kobiety w Unii Europejskiej będą miały prawo do bezpiecznej aborcji. Dziękuję. Pani Tomaczyk, jedna minuta. Madame Tomaczyk, vous avez la parole. Pani Tomaczyk, bardzo proszę. Dyskryminacja jest zawsze męski problem. Dziękuję bardzo. Dyskryminacja to bardzo stary problem. Trudno znaleźć tutaj rozwiązanie uniwersalne. Uważam, że wszyscy obywatele są równi w obliczu prawa. Wszyscy musimy respektować prawa człowieka, ale mam wrażenie, że niektóre grupy chciały być bardziej równe, a to jest niewłaściwy kierunek. Dyskryminacja to dyskryminacja, negatywna czy pozytywna, i dlatego też jest niesprawiedliwa. Prawa jednej osoby nie mogą szkodzić komuś innemu. I to jest jedyna formuła, którą musimy przestrzegać. Dlatego też bardzo przykro mi, że zajmujemy się tym tematem, bo uważam, że członkowie parlamentu powiedzieli, co na ten temat sądzą, a obawiam się, że niektóre siły polityczne tak naprawdę nie są w stanie znieść demokracji i korzystają z metod pełnych przemocy, aby narzucać swoją ideologię. Wszyscy wiemy, że potrzebny jest kobieta i mężczyzna, aby urodziło się dziecko. I gdy kobieta będzie mogła to dziecko mieć sama, to wówczas będzie mogła sama decydować. Dziękuję. Pani Zyber, jedna minuta. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. To zupełnie niedopuszczalne, by dziś parlament opowiadał się w ten sposób musiał opowiadać się w ten sposób w sprawie praw kobiet, praw reprodukcyjnych. Tyle czasu trwało, byśmy te prawa zdobyli. Tyle kobiet walczyło o to. Bardzo długo, bardzo ciężko. I zamiast iść naprzód, Hiszpania w tej chwili zamierza zrobić krok wstecz w tej materii. Co spowoduje cierpienie wielu kobiet, w szczególności kobiet uboższych. Osoby, które są tak zatroskane o los embrionów, niemowląt, dzieci, myślę, że te osoby posługują się argumentami hipokrytycznymi. Dziękuję bardzo. Pan Sinclair. Myślę, że jeśli ktoś się zgłasza do głosu, to przewodniczący musi wziąć pod uwagę taki wniosek. Dzisiejsza debata jest prowadzona niezgodnie z przepisami. Wydaje mi się, że panią przewodniczącą ta debata kompletnie przerosła. Uważam, że ktoś bardziej kompetentny powinien zająć pani miejsce. Pani Morawai, bardzo proszę. Na minuta 30, mówi pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Wysłuchałam dzisiaj kolegów, mężczyzn z lewicy, którzy tak bardzo byli waleczni, mówiąc, że my, kobiety, powinniśmy mieć kontrolę nad naszymi ciałami. No więc zwracam się do was, moi drodzy męscy koledzy z lewicy. Powinniście pisać sprawozdania o odpowiedzialności mężczyzn. Te sprawozdania bym poparła. Powinniście organizować kampanie wyjaśniające, informacyjne dla innych mężczyzn, w których również ujęte byłyby kwestie związane z mężczyznami, a więc to, że dzieci przecież nie przynosi bocian i nawet nieplanowane dzieci nie są znajdowane w kapuście. Nie, to mężczyźni mają możliwość zapobieżenia temu, aby takie dzieci były w ogóle poczęte. Może powinniśmy w Europie taką kampanię rozpocząć i sprawić, aby mężczyźni wspierali kobiety w planowaniu rodziny. I może motto mogło być takie, że prawdziwe
prawdziwy mężczyzna nigdy nie sprawiłby, że kobieta zajdzie w ciążę, jeśli ona tego nie będzie chciała, ani w związku, ani poza związkiem. Drodzy koledzy i koleżanki, my również powinniśmy zwrócić uwagę naszym kolegom na to, że te niechciane ciąże, jeśli one powstają, no to... Pani przewodnicząca, mam 1,5 minuty. Proszę mi pozwolić wypowiedzieć się do końca. A więc nawet w przypadku niechcianych ciąż, mężczyźni również powinni podjąć swoją odpowiedzialność i powinni umożliwić kobietom to, że jeśli kobieta sobie tego życzy, to wówczas będzie mogła to dziecko urodzić, a mężczyzna powinien podjąć swoją odpowiedzialność jako mężczyzna i ojciec. Jeśli mężczyźni będą serio traktować interesy kobiet, to tak się będą zachowywać, aby owe cierpienia kobiet nie miały miejsca. Pan Casini, 2 minuty. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chcę tutaj wprowadzić element racjonalności, a więc definicję, rozróżnienie pomiędzy środkiem a celami. Jakakolwiek grupa polityczna, jakakolwiek partia powinna przede wszystkim bronić życia każdej istoty ludzkiej, bo obrona istnień ludzkich to jest coś, co jest pewne. Jesteśmy zgodni, jeśli chodzi o kwestię równości wszystkich ludzi, a więc nie ma wątpliwości, że musimy bronić wszystkich ludzi, niezależnie od ich wieku, od ich zdrowia, od ich bogactwa i od momentu poczęcia. To mówię jako prawnik. Nie ma ani jednego dokumentu krajowego czy międzynarodowego, w którym mówi się, że dziecko poczęte nie jest istotą ludzką. A więc no, chcemy chronić przecież praw wszystkich, praw kobiet i praw dzieci. I co do celu, nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli rozmawiamy o tym, jak, a więc o środkach, jak bronić w bardzo trudnych sytuacjach, sytuacjach konfliktu interesów, no tutaj mamy możliwość różnych ocen, które należy poddać również kwestii wrażliwości w danym kraju. To jest podstawowy element naszych działań, a więc rozróżnienie pomiędzy środkami i celami. Ciąża jest stanem wyjątkowym i każdy z nas przecież wie, jak być dzieckiem, jak być ojcem, matką. Musimy bronić życia poczętego, tak samo jak bronimy życia dzieci już urodzonych. I druga kwestia to jasność języka. Wszyscy jesteśmy za zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym. To jest logiczne, ale w tę koncepcję nie możemy włączać czegoś, co jest przeciwne temu zdrowiu, bo aborcja przecież nie jest czymś takim, nie jest koniecznością, nie jest częścią zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Thompson. Pani Thompson, bardzo proszę. Tak. Uformand. Ja meget glad for... Pani przewodnicząca, cieszy mnie, że dziś o tej kwestii mówimy. Równość płci, wolność, godność to podstawowe wartości, na których opiera się Unia Europejska. I te zasady podstawowe obejmują również prawa związane ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym. Musimy zwrócić uwagę na to, że wiele ciąż wśród nastolatków wynika z tego właśnie, że te prawa nie są odpowiednio poszanowane, że brak prewencji, że brak informacji na temat zapobiegania niechcianym ciążom. Kobiety powinny mieć prawo do legalnej aborcji, powinny mieć prawo do ochrony swojego ciała. Słyszymy, że w tej chwili władze Hiszpanii chcą cofnąć się o 50 lat w czasie, chcą przeprowadzić zmiany prawne i to jest bardzo niefortunne. Oznacza to, że kobiety, które będzie na to stać, będą wyjeżdżały za granicę, by poddać się aborcji. Te, które zostaną w kraju, będą ryzykowały życiem i zdrowiem. Pamiętamy czasy lat 60. Pamiętamy, jak wiele kobiet zapłaciło życiem za nielegalną aborcję. Uważam, że to bardzo dziwne, że wszyscy
ci mężczyźni, którzy w Hiszpanii chcą kontrolować ciała kobiet, nie koncentrują uwagi na tym, jaką rolę odgrywają mężczyźni, bo przecież mężczyzna ma tu coś do powiedzenia. Wiemy, że zdarza się gwałt. Często jest to gwałt małżeński. Europa to cywilizowana część świata. Nie powinniśmy stosować metod Afganistanu. Pan Szymański, bardzo proszę. Panie i panowie, Parlament Europejski nie ma żadnego powodu, aby dyskutować na temat dostępności aborcji w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ta debata jest oczywistą stratą czasu i pieniędzy. Ale skoro powiedziano już tyle gorzkich słów pod adresem Hiszpanii, to ja w swoim imieniu chciałbym powiedzieć, że działania rządu hiszpańskiego zasługują na najwyższe uznanie. Działania rządu hiszpańskiego zasługują na najwyższe uznanie, ponieważ aborcja, w szczególności ta na życzenie, to jest zwykłe barbarzyństwo. Będziemy się wstydzili aborcji, tak jak dzisiaj wstydzimy się niewolnictwa. To jest olbrzymi błąd, który dokonuje Europa. Do Komisji Europejskiej, do komisarza Kallasa mam dwa pytania, bardzo konkretne. Czy Komisja Europejska przypisuje sobie jakiekolwiek uprawnienia w zakresie kształtowania dostępności aborcji w państwach członkowskich? I pytanie drugie. Czy Komisja Europejska widzi jakiekolwiek swoje uprawnienia w zakresie obecności edukacji seksualnej w szkołach na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej? Proszę o ścisłą i prawną odpowiedź, nie publicystyczną. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nie mamy czasu na niebieskie karty. Niestety, już czas nam się kończy, w związku z tym nie mamy na to czasu, nie możemy ich przyjąć. Pani Senyszyn, bardzo proszę. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Zakaz lub ograniczenie prawa do przerywania ciąży stanowi formę instytucjonalnej przemocy wobec kobiet. Jest wyrazem nierównego traktowania kobiet i mężczyzn, dyskryminacji kobiet, naruszania ich godności, zdrowia oraz prawa do wolności od nieludzkiego i poniżającego traktowania. Hiszpania wraca do antyaborcyjnej retoryki, to ukłon w stronę Kościoła katolickiego i próba odwrócenia uwagi od kryzysu i zastraszającego poziomu bezrobocia młodych. Zakaz aborcji, trzeba o tym pamiętać, jest atrybutem totalitaryzmu. Obowiązywał w czasach hitleryzmu, stalinizmu i frankizmu. W Polsce jest restrykcyjna ustawa antyaborcyjna. Jej efekty są żałosne. Jest kilkaset legalnych aborcji rocznie i 150 tysięcy nielegalnych. Zakaz aborcji nie likwiduje aborcji, a jedynie spycha ją do podziemia. Antyaborcyjne ustawy są groźne dla zdrowia i życia kobiet. Stanowią formę dyskryminacji ze względu na poziom zamożności, bo zakaz aborcji uderza głównie w kobiety biedne. Wzywam Hiszpanów, aby szanowali prawa kobiet i nie szli polską drogą, bo jest to droga katolickiej obłudy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan Kaszman. Dziękuję, pani przewodnicząca. Z dużą uwagą wysłuchałem poglądów drugiej strony sali, ale pomimo to, że je respektuję, to jednak się pod nimi nie podpisuję. Subsydiarność nie jest tutaj żadnym argumentem. Skoro sprawy zagraniczne podlegają pod subsydiarność, to moglibyśmy w takim razie zrezygnować z Komisji Spraw Zagranicznych. Przecież powinniśmy wszyscy bronić praw człowieka. Skoro kobietom zabrania się podstawowych praw w kraju takim jak Hiszpania, to dotyczy to nie tylko i wyłącznie obywatelek Hiszpanii, ale wszystkich kobiet pozostałych narodowości z Unii Europejskiej, które w Hiszpanii przebywają, na przykład w celu pracy lub studiów. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że stoję po stronie kobiet, które przez wieki ciężko walczyły o prawo do decydowania o swoim stanowieniu, o swoim ciele i o swoim życiu. Moim zdaniem ta debata jest jak najbardziej w kompetencji Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Pani Muniz. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Jako jedna z nielicznych kobiet z Hiszpanii znajdujących się na tej sali. Mogę powiedzieć, że mogłabym zostać przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, mogłabym być marszałkiem Parlamentu Hiszpańskiego, ale nie będę miała prawa do decyzji na temat własnego ciała.
toczą się debaty w parlamencie Hiszpanii na temat tego prawa, prawa, które będzie plagą dla hiszpańskich kobiet. Żaden sędzia, żaden psychiatra, żaden organ władz tak zwany nie ma prawa i nie jest w stanie powiedzieć, że kobieta nie ma prawa naprawdę do aborcji, kiedy jest ona potrzebna. Ze względów osobistych, ze względów rodzinnych. Zawsze aborcja jest zawsze uzasadniona, a kiedy się tak zdarza, że aborcja jest konieczna, wówczas musi odbywać się w warunkach bezpiecznych. Będą setki tysięcy niebezpiecznych, nielegalnych aborcji w Hiszpanii ze względu na to nowe prawo. Co mogłoby zmniejszyć liczbę aborcji w Hiszpanii? Otóż dobra edukacja seksualna w szkołach w Hiszpanii. To byłaby dobra droga, droga progresywna. To by mogło nam pomóc. Natomiast w tej chwili musimy zmniejszyć liczbę. Nie możemy pozwolić na to, by tyle dzieci rodziło się, kiedy nikt ich nie chce i nie czeka na nie. Pani Beresz, dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Domagamy się, by rząd hiszpański zrezygnował ze swojego projektu ustawy w sprawie aborcji. Ten tekst to jest tekst, który przede wszystkim będzie trafiał w kobiety w najtrudniejszej sytuacji gospodarczej, który zmusi je do korzystania z podziemia aborcyjnego, który doprowadzi do tego, że faworyzowane będą najbogatsze Hiszpanki, które mogą sobie pozwolić na turystykę aborcyjną. Myślę, że znów tutaj wracamy do tych najciemniejszych wieków historii kobiet i historii Europy. Moim zdaniem jest to atak na historię Europy, na jej jestestwo, na demokrację. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia jasno udowodniła, że zawsze tam, gdzie jest zakaz aborcji, tych aborcji i tak się dokonuje. To nie pan Rajoy powinien tutaj nam mówić, co należy zrobić. To pani Weil powinna być naszym wyznacznikiem. Pan Rajoy powinien pamiętać, jak 40 lat temu Simone Weil jasno powiedziała, że to kobiety powinny decydować o aborcji. Jesteśmy Europejczykami i to Filip Gonzalez napisał cały rozdział w traktacie z Maastricht na temat obywatelskości. To właśnie taki duch hiszpański powinien być naszym duchem przewodnim. Dziękuję bardzo pani Beresz. Proszę państwa, ja rozumiem, że nastroje są bardzo wzburzone ze względu na temat, ale musimy jednak trzymać się wyznaczonego czasu do głosu. Pan Cofferati. Dziękuję pani przewodnicząca. Panie komisarzu, gdy rozpoczyna się dyskusję dotyczącą praw podstawowych, takich jak samostanowienie kobiet, to naprawdę jest to bardzo trudna kwestia i żadne państwo nie powinno wkraczać w takie konsekwencje. Wchodzimy w tej chwili w kwestie, które nie są zgodne z logiką pomocniczości. Wiemy, że zrobiliśmy coś, co nie ma precedensu w Europie w poprzednich latach, a więc mamy prawo, które odzwierciedla opinię większości obywateli europejskich. Jestem przekonany, że również inne parlamenty w innych państwach członkowskich przyjmą takie prawo. To są słowa Alberto Luis Garandona, ministra hiszpańskiego, który to prawo przyjął, który jest autorem tego prawa. Wypowiedział je podczas wywiadu z BBC i oczywiście mówi on, że jest to akt ideologiczny, który ma szansę rozprzestrzenić się na całą Europę. Ja sądzę, że powinniśmy temu ryzyku zapobiec. Przechodzimy teraz do zgłoszeń z sali. Mam bardzo dużo zgłoszeń. Muszę ograniczyć listę tylko do 5 osób, szanowni państwo. Pan Mikolaszik jako pierwszy. Ďakujem veľmi pekne. Vôľa parlamentu bola dvakrát vyjadrená, keď odmietla
skandalozną ideologię. Dziękuję bardzo. Parlament wyrażał się już dwa razy na ten temat. Najpierw odrzucono skandaliczne sprawozdanie pani Estreli. Kwestie zdrowia zgodnie z traktatem leżą wyłącznie w kompetencjach państw członkowskich. W związku z tym mamy również decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z roku 2011, który wypowiadał się na temat eksperymentów prowadzonych nad embrionami i stwierdził, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Ja mogę to tylko poprzeć, bo w przypadku ciąży nie chodzi tylko o prawa kobiet, ale również o prawa nienarodzonych jeszcze dzieci. Te dzieci mają pełne prawa, jak na przykład prawo do dziedziczenia, a okazuje się, że nie mają prawa do tego, by być urodzonym. Lewica walczy o zniszczenie życia. Dziękuję bardzo. Pani Irigoyen. Dziękuję pani przewodnicząca. Zmiany ustawodawstwa aborcyjnego w Hiszpanii to atak na podstawowe prawa kobiet. A kobiety to 53% całego społeczeństwa. Zadania matki. To jest zadanie, które jest zadaniem wyłącznie kobiet, ale to prawo oznacza, że kobiety tracą swe równe prawa, ich prawa będą ograniczone. Kobiety muszą być traktowane równoprawnie z mężczyznami. Ci, którzy wypowiadają się przeciwko ustawodawstwu, które do tej pory funkcjonowało, to są osoby, które nie szanują praw kobiet. Jestem wrogiem rozwiązań, które idą wstecz. Bronię praw kobiet. Uważam, że powinniśmy podczas tej debaty podejść do tego mniej cynicznie. Powinniśmy bardziej zwrócić uwagę na prawa człowieka. Uważam, że Komisja Europejska ma ten obowiązek. Jej obowiązkiem jest zadbać o poszanowanie podstawowych praw człowieka. One zostały zapisane w traktatach. Pani Virgia. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo, w Unii Europejskiej trzy kraje mają bardzo restrykcyjne przepisy w zakresie aborcji. Na Malcie jest zabroniona aborcja, w Irlandii jest czasami dozwolona i w Polsce również sytuacja jest mieszana. Teraz rząd hiszpański chce znów cofnąć się 30 lat wstecz. Nigdy nie udowodniono, że wprowadzenie zakazu aborcji uniemożliwia aborcję. Jest to po prostu cios w życie kobiet biedniejszych, których nie stać na nielegalną aborcję. Nie zapominajmy, że czasami poczęcie jest skutkiem przemocy w stosunku do kobiety i nie można w sposób ogólny narzucać jakieś rozwiązanie wszystkim obywatelkom danego kraju. Jest to wycofanie się z demokracji. Wiemy, że z jednej strony mamy ideologię, a z drugiej strony szanowanie praw człowieka. Jest to krok wstecz. Dziękuję bardzo. Pan Ziobro. Przewodnicząca, nie na taką Unię umawialiśmy się, Unię, która z butami ingeruje w sprawy wewnętrzne poszczególnych krajów, ich porządek, który same demokratyczne kraje mają wyłączne uprawnienie regulować. Unię, która narzuca w sferze moralnej działania, które są nieakceptowalne, które można uznać za barbarzyńskie. Nie na taką Unię umawialiśmy się i dlatego trzeba zdać sobie sprawę, że tego rodzaju dyskusje, jak ta dzisiaj, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, będą też budzić nastroje antyunijne. Musimy zdawać sobie sprawę, że wielu mieszkańców Europy chce Unii, ale takiej, w której będzie można ze sobą współpracować, szanując jednocześnie własne odrębności, szanując to, że każdy z krajów ma prawo wyłącznie stanowienia o swoich moralnych zasadach. Nie można z butami narzucać innym swoich wewnętrznych przekonań, jeżeli chodzi o sferę sumienia, sferę wiary, sferę również życia, bo to będzie budzić nie tylko emocje, to będzie budzić coraz większe podziały i to może wręcz obrócić się przeciwko Unii Europejskiej. Pamiętajcie o tym. Dziękuję bardzo. Pani Hedzie.
Prawa seksualne i reprodukcyjne, zdrowie seksualne i reprodukcyjne to są kwestie, w których komisja tak naprawdę niezbyt jest aktywna. I od 10 lat, gdy ja jestem eurodeputowaną, nie słyszałam, aby komisja się tym zajmowała. Tak, są to kwestie może i takie, które budzą kontrowersje, ale Komisja Europejska, w przeciwieństwie do partii konserwatywnych, musi dbać o zdrowie i respektowanie praw seksualnych i reprodukcyjnych wszystkich obywateli Europy. Jeśli tego nie będzie czynić, to przyczynimy się do szerszego rozpowszechnienia chorób przenoszonych drogą płciową na przykład. Jeszcze niedawno homoseksualizm traktowano tak jak pedofilię w Szwecji. I to nadal ma miejsce w niektórych państwach Europy. Ekstremiści prawicowi w Europie myślą, że teraz wiatr wieje im w żagle, a w związku z tym powinni spotkać się z zdecydowanym sprzeciwem Komisji Europejskiej. Straszne jest to, co stało się w przypadku sprawozdania Estreli. Unia Europejska musi przeciwdziałać tego typu sytuacjom. My widzieliśmy już na naszym kontynencie zarówno ciemne, jak i jasne momenty, jeśli chodzi o prawa seksualne, ale nie możemy do tych ciemnych wieków wracać. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Cała ta debata dotyczy tak naprawdę ustawy w Hiszpanii, dlatego będę się wypowiadał po hiszpańsku. Niektórzy uważają, że istota ludzka zaczyna się w momencie poczęcia. Chyba państwo w ogóle nic nie wiedzą o genetyce, a zatrzymali się państwo na stanie nauki w wiekach średnich. To nie jest debata dla Parlamentu Europejskiego. Ta debata powinna się toczyć w parlamencie hiszpańskim. To jest Europa praw i obowiązków. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Zanim udzielę głosu panu komisarzowi Karasowi, pragnę przypomnieć, że ci z państwa, którzy nie mieli okazji wypowiedzieć się w trakcie tej sesji plenarnej, mogą zgodnie z przepisami regulaminu złożyć oświadczenie na piśmie, nie dłuższe niż 200 wyrazów. Zostanie ten tekst załączony do protokołu z debaty. Panie komisarzu, udzielam panu głosu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za uwagi, których tu wysłuchałem. To jest kwestia bardzo drażliwa, bardzo trudna. Komisja Europejska została poproszona o wystąpienie na tej sesji plenarnej, o oświadczenie, które miałoby być dokumentem i podstawą dyskusji. Ja jednak powiem, że komisja oczywiście w pełni szanuje fakt, że każdy człowiek ma podstawowe prawo dostępu do dobrej jakości służby zdrowia. Muszę również powiedzieć, że wszystko, co wiąże się ze zdrowiem, ze służbą zdrowia, w tym przypadku w traktatach zapisano, że niewiele mamy tutaj kompetencji Unii Europejskiej. Definicja polityki służby zdrowia, organizacja, świadczenie tych usług to obowiązki poszczególnych państw członkowskich. Tak stanowią traktaty. A Unia Europejska ma obowiązek uszanować taki stan rzeczy. Komisja uznaje różnice istniejące pomiędzy przepisami i polityką krajową poszczególnych państw członkowskich, szczególnie jeśli chodzi o te trudne tematy jak aborcja. Odpowiem teraz na konkretne pytanie. Zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej, a także zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji w kwestiach polityki aborcyjnej na szczeblu krajowym i w związku z tym nie może mieszać się, nie może wpływać na politykę krajową. Kwestie edukacji seksualnej to również kompetencje państw członkowskich. Unia Europejska może ułatwiać wymianę najlepszych praktyk i to czyni. Mogę również powiedzieć, że Komisja Europejska zaangażowana jest w to, by w wyniku jej wysiłków wszelkie formy dyskryminacji w służbie zdrowia zostały usunięte. Pracujemy wspólnie z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Na tym zakończyliśmy debatę w tym punkcie porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego.